Cześć, witajcie! Dziś wracamy z serią shorty, za którą tęskniło bardzo, bardzo wielu z Was. Zapraszam na najfajniejsze ciekawostki piłkarskie z ostatniego tygodnia. W Anglii powstała nowa liga piłkarska, ale spokojnie, to żadna konkurencja dla Premier League. Mianowicie w lidze Men vs. Fat, której w sumie nazwa zdradza już tak naprawdę czego dotyczy, występują wyłącznie panowie, których wskaźnik BMI przekracza 30. No, czyli mówiąc delikatnie, troszkę otyli. Łatwo też się domyślić, jaka idea stoi za tym projektem, no bo to jest wiadomo chęć ruszenia troszeczkę sprzed kanapy, sprzed telewizora kibiców piłkarskich, tych takich, mówię, najbardziej mających problemy z otyłością, no i zachęcenia ich do zażycia odrobiny ruchu. Co ciekawe, pomysłodawca tego projektu już sam w tym nie może uczestniczyć, bo jego BMI spadło poniżej 30, no ale jak tłumaczył, sam pomysł wziął się stąd, że tak naprawdę panie mają bardzo wiele miejsc, bardzo wiele sposobów, bardzo wiele grup, w których między innymi kobietami mogą sobie spokojnie zbijać wagę w dół. Natomiast panowie przeważnie w takich grupach no, są rodzynkami i wyjątkami. No i tak właśnie narodził się pomysł tego, żeby stworzyć miejsce, gdzie z wagą w gronie właśnie takim męskim będą mogli walczyć faceci. Liga trwa 14 tygodni, no i dzięki wsparciu tamtejszych instytucji jest ona całkowicie bezpłatna dla uczestników. Ci z Was, którzy siedzą mój fanpage na Facebooku, do czego Was oczywiście zachęcam, pamiętają może, że niedawno puszczałem informacje na temat meczu Aston Villa-Wycombe w FA Cup, czyli w Pucharze Anglii. Puszczałem tą informację a propos tego, że na ławce Wycombe w tamtym meczu znalazł się 46-letni trener bramkarzy tego zespołu, czyli Barry Richardson. No a teraz, kiedy okazało się, że Matt Ingler, czyli pierwszy bramkarz, odszedł, został sprzedany do Queen's Park Rangers, no to Richardson zgodził się do końca sezonu być bramkarzem rezerwowym, no i pewnie nawet nie podejrzewał, że tak szybko klub będzie musiał skorzystać z jego usług. Mianowicie w miniony weekend 20-letni Alex Lynch, czyli teraz pierwszy bramkarz zespołu Wycombe, doznał kontuzji już na początku meczu przeciwko Plymouth. No i w tej sytuacji między słupkami musiał pojawić się 46-letni Richardson, który przed tym meczem no, rozgrzewał się kubkiem gorącej herbaty. No ale los zrządził mu taki właśnie powrót do bramki. Co ciekawe, zachował czyste konto, dowiózł zwycięstwo 1-0 swojej drużyny, no i pomógł jej zdobyć 3 punkty w tym meczu. Pomijając powodzie i huragan, który przechodził nad Wyspami Brytyjskimi i przez niego odwoływano wiele meczów, to jest w Anglii drużyna, która do tej pogody miała szczególnego pecha. Mowa tutaj o czwartoligowej angielskiej ekipie Accrington Stanley, której spokojnie macie prawo nie kojarzyć, ja też jej nie kojarzyłem. Natomiast są oni na dobrej drodze do awansu w tym sezonie. No i pewnie byłoby to bliższe realizacji, gdyby nie utrudniająca im wszystko pogoda, bo musicie wiedzieć, że dopiero 19 stycznia ta ekipa rozegrała mecz na własnym boisku od, uwaga, ponad 2 miesięcy. No a ich problemy spowodowane były zamarzniętą na kość nawierzchnią, z którą poradzili sobie trochę bardziej pomysłowo działacze angielskiego siódmoligowego Bognor Regis FC. Tydzień temu grali oni w pucharze FA Trophy przeciwko piątoligowemu Altrincham FC. No i żeby spotkanie doszło do skutku, też przy bardzo, bardzo zmrożonej murawie, działacze wymyślili, że postawią na niej kilka samochodów z odpalonym silnikiem. No i najlepsze, że pomysł się udał, murawa odmarzła, a ekipa Bognor Regis wygrała tamten mecz 2-1. Teraz zostawiamy już Anglię i przenosimy się do Holandii, a konkretnie do Amsterdamu. No bo okazuje się, że tamtejszy Ajax to jest naprawdę drużyna z ogromnym sercem do kibiców, o czym przekonali się nie tylko kibice Ajaxu, ale też ich rywali. Mianowicie wyobraźcie sobie sytuację, jest wtorek o 20:45, Ajax gra na własnym boisku mecz ligowy z drużyną Heracles. Kilka godzin wcześniej na Twitterze pojawia się informacja od pewnej kobiety, która szuka transportu z miasteczka oddalonego o około 20-30 mil od Amsterdamu. Szuka osób, które tego dnia wybierają się na mecz, bo potrzebuje podwózki dla 80-letniego Willema, który od 60 lat jest kibicem Ajaxu i uczęszcza na jego mecze. I w tym momencie do gry wchodzi Ajax na swoim oficjalnym koncie twitterowym,
informując ową kobietę, że w tym momencie wysyła prywatny samochód po swojego wiernego fana. Mega akcja, ale jak się okazuje, Ajax dba w taki fantastyczny sposób nie tylko o swoich kibiców, bo na ten sam mecz z Heraklesem do Amsterdamu przyjechało zaledwie 15 kibiców gości. No i co zrobili włodarze Ajaxu? No, zamiast umieszczać ich w sektorze gości, udostępnili im swoją VIP-owską lożę. No, naprawdę, mega klasa, mega szacun i oby więcej takich przykładów. A na koniec zjeżdżamy jeszcze niżej na południe Europy, aż do Włoch. W miniony weekend w Serie A mieliśmy derby Mediolanu, które zostały uświetnione fantastycznymi oprawami w wykonaniu kibiców obydwu zespołów. Ja skupię się na tej oprawie, która została zaprezentowana na trybunie południowej, czyli trybunie kibiców Milanu, bo mieliśmy tam taki, no powiedzmy, nie polski akcent, ale coś, co na pewno zaciekawi polskich kibiców. Mianowicie ta wielka flaga przedstawiająca główkującego zawodnika Milanu, wygrywającego pojedynek z obrońcą Interu, to upamiętnienie bramki zdobytej przez Marka Hatleya, czyli ojca Toma Hatleya, który występuje na co dzień w Śląsku Wrocław. Jego ojciec Mark zdobył tego gola w 1984 roku, będąc piłkarzem właśnie Milanu. Był to gol derbowy w meczu z Interem na wagę zwycięstwa i co ważne, zwycięstwo 2-1. No i co ważne, było to pierwsze derbowe zwycięstwo Milanu w tamtym czasie od 6 lat. No i na koniec jeszcze ciekawostki z Twittera i Snapchata. Na Twitterze wasze zainteresowanie wzbudził tweet bardziej humorystyczny, przedstawiający jednego z angielskich kibiców, no nie wiadomo czy kibiców, ale jednego z Anglików, który czekając na odjazd spóźnionego o godzinę pociągu, zauważył, że w kabinie maszynisty ten ucina sobie sesję gry Football Managera. No ciekawe, jaką drużynę prowadził, chociaż w komentarzach przeważał Lech Kolejosz i Lokomotiv Moskwa. A jako ciekawostkę tego tygodnia ze Snapchata wybrałem tę dotyczącą Liverpoolu. Mianowicie musicie wiedzieć, że ich zwycięstwo ze Stoke po rzutach karnych w ostatniej rywalizacji o wejście do finału Pucharu Ligi Angielskiej wcale nie było przypadkiem. Bo od 1974 roku, kiedy Liverpool po raz pierwszy wyeliminował kogoś systemem rzutów karnych, a było to, no niestety, moje Leeds United, Liverpool w taki sposób, czyli rzutami karnymi, rozstrzygał w aż 17 rywalizacjach. No i aż 14 z nich zakończył swoim zwycięstwem. Jest to najlepsze osiągnięcie wśród wszystkich drużyn z Ligi Angielskiej. Na dziś to wszystko. Po więcej piłkarskich ciekawostek zapraszam was oczywiście na mojego fanpage'a, Twittera i Snapchata. Możecie odwiedzić mnie także na Instagramie, nie obrażę się, a w kolejnych shortach, no taką mam nadzieję, widzimy się już po kolejnym weekendzie, już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!